Rozmawiamy o inwestycjach i o inwestycjach, które w jakimś sensie powodują to, że miasto z tego kawałka, panie redaktorze, z tego kawałka też siadam, z tego kawałka wypowiedzi krótkiej, bo nie miałem przyjemności być, chociaż każdy z mieszkańców może i wszystkich zapraszam na chodzenie na komisję rady. Z tego kawałka dowiedziałem się, że i dzięki panu, że okazuje się tutaj pięknie, ładnie, że chyba przespaliśmy moment, żeby próbować ścigać wykonawcę za jego błędy. Ale co to za mnie za pociecha? No wie pan, dla mnie sytuacja jest taka, wreszcie to wychodzi na jaw. Wreszcie można usłyszeć. No ale sukces, wie pan, ale to już jest. No, więc tata wraca do domu i mówi: źle mi poszło, dzieci. Przyznaje się, źle mi poszło. No wie pan. Dzieci, brawo, brawo, tato. To no, nie jest tak. Żadna pociecha. To nie jest tak. Do tej pory. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że do tej pory wszystko było dobrze. Co by nie było, to ciągle sytuacja była taka, że nie ma się czym przejmować, wszystko jest cacy, panujemy nad wszystkim, nie ma żadnego problemu, a tu się nagle okazuje, że ktoś gdzieś zapomniał, nie, terminy Andrzej, przeleciały, ja więc ja powiem ja tak, pamiętam ja proszę jedną rzecz, panie redaktorze, co do skuteczności, tak. To poczekajmy, nie możemy oceniać skuteczności. Ale przyszli po na pogawędkę? Przyszli na pogawędkę, przecież to była towarzyska pogawędka. Ja transmitowałem kawałek, to proszę mi powiedzieć to, proszę mi powiedzieć tamto, to co radny nie mógł panie, się przygotować panie, nie, nie, do komisji. Panie redaktorze, nie rozumiemy się. Wie pan, ja przestałem brać udział w życiu Rady co Miasta. Co pana cieszy z tego posiedzenia, ale już panu powiem. Że odpowiedzieli? Tak, że nie proszę wyszli, pana, że nie wyszli. Wyszli. Wie pan, mnie się wiele razy zdarzało, kiedy byłem na sesji Rady Miejskiej, kiedy zadawałem pytania, prezydent w tym czasie wychodził. Kiedy jeżeli chodziło o kwestię bryzy, to jeden z urzędników mówił, no ale przecież nikt mnie nie pytał. Ustawa o samorządzie mówi wyraźnie, że i prezydent, i każdy urzędnik ma obowiązek radnemu przekazać pełną wiedzę, nie zatajać niczego, przekazać pełną wiedzę na dany temat, na który się rozmawia. Dobra, i dzisiaj sytuacja jest taka, do tej pory tego nie było, ja będę oceniał tą radę. Powiedziałem, nie ocenię jej dzisiaj. Dzisiaj był pierwszy element, który mnie cieszy. Pierwszy będę oceniał tą radę wtedy, kiedy rzeczywiście albo będą do tego dochodzili, albo tak jak pan mówi, nic to nie zmienia. Dla mnie dobrze, to odrobinę zmieniło. Przyjmujemy tą zachętę radnego Andrzeja Mielnika, chociaż przepraszam, ja jestem, Andrzeja Mielnika, byłego radnego, chociaż ja jestem jeszcze rozczarowany na razie, ale no, czekam spokojnie. Natomiast zupełnie teraz zapiąć pasy. Gdzie byłeś, Darku Zawadzki? Po co starałeś się o mandat radnego, skoro nie ma, no mówię oczywiście metaforycznie, bo nie personalnie do pana radnego, tylko pytam Platformę Obywatelską, gdzie jesteście chłopaki, pod którym siedzicie stolikiem, kiedy wyjdziecie? Wyjdziemy już na pewno na sesji nadzwyczajnej, ponieważ dzisiaj w dniu dzisiejszym złożony został wniosek o tą sesję nadzwyczajną. Jednym z głównych punktów porządku obrad jest rozszerzenie składu osobowego komisji merytorycznych w Radzie Miasta, w ślad za tym uzupełnienie składu komisji o przedstawicieli naszego klubu. Jaka jest szansa, że ta sesja się odbędzie? No zobaczymy. To znaczy, no wszystko trzeba mieć chyba większość od opcji, w Radzie, która ma właśnie większość w Radzie. No taki wniosek został złożony. Krew się burzy. No to oni powiedzą, że nie chcą żadnej sesji, nie ma na to pieniędzy. Po co nam sesja nadzwyczajna? Jaki jest powód? Panie redaktorze, inna kwestia. Zapytamy wszystko jest radnego. Nie, no, jeżeli sytuacja jest taka, pytanie, w istotnych kwestiach, kiedy chcieliśmy rozmawiać o porcie i o kwestii kompostowni, żeby nie można było odbyć dyskusji, radni Platformy nie przyszli, wtedy mając większość. Zapytajmy. Więc pytanie, dzisiaj w tak błahej sprawie, kiedy nie pomyśleli i wyszli, to pytanie, po co zwoływać sesję nadzwyczajną? Chcę się dowiedzieć, po co? Jak Dariusz Zawadzki uważa, no. Będzie sesja nadzwyczajna? No nie wiem, zobaczymy. Ale taki wniosek został złożony. Na bo z tego tytułu, że jest teraz projekt budżetu, jak wszyscy wiemy doskonale. Wiedzieliście o tym wcześniej. Projekt budżetu jest sesji, opiniowany przez wam, komisję. Andrzej, ja się z tobą zgadzam. Logika jest jedna, tylko trzeba myśleć, zanim najpierw pomyśleć, później robić. No to a nie odwrotnie. Jeżeli pozwolisz mi dokończyć zdanie, to wysłuchasz mnie, że najpierw na tej sesji. To nie mogło być tak, że to nas jak gdyby by porozkładali po poszczególnych komisjach, nie, ale tylko my teraz złożyliśmy na piśmie tak. Akces, gdzie
każdy radny z naszego klubu, nie, w jakiej komisji się czuje. No i zobaczymy, jeżeli koledzy z przeciwnego klubu, panie załóżmy, radny, podejdą ten temat, to będzie okej. Ale trzy razy byłem i nigdy mnie nikt do niczego nie zmusiał. Będąc radnym niezależnym, miałem prawo zgłoszenia swojego akcesu do każdej komisji. No to mnie zmuszali na przykład do komisji oświaty, która mi nie po drodze, no mówiąc wprost. Powiem jedną rzecz, ale złożyłeś akces? Do komisji oświaty? Wcześniej, bo mówisz, że nie złożyłeś. Trzeba było złożyłem, ale do dwóch innych, a nie do tej. No. Zapytajmy obserwatora z nieodległej pracowni w Obrotach, tak? Może być. No. Więc, no ja w każdym razie byłem na tej sesji, gdzie prawda, tutaj koledzy raczyli taki rządek zrobić i wyjść. No i potem tak nieśmiało Jacek Woźniak tam powiedzmy występował w waszym imieniu parę razy. No moim zdaniem to było rzeczywiście niepotrzebne i to po prostu to jakby ono nic nie załatwiło. I w tej chwili w zasadzie to moim zdaniem załatwił. No, porozumienie nie ma żadnego obowiązku w zasadzie w tej chwili. No, ale właśnie co porozumienie nie, ale każdy radny ma obowiązek pracy w dwóch komisjach. Chodzi o to, żeby radny pracował w komisjach, w których chce pracować, a nie w komisjach, do których go zmuszono, żeby pracował. No, to jest, panowie, zasadnicza różnica. Ale Bieńkowski dzisiaj powiedział na komisji jedną ciekawą rzecz, bo ja mówiłem, czy zapraszaliście Platformę, a on mówi, no nie miałem jak, bo wyszli. Bez przesady, to już są takie stwierdzenia, wiadomo, po to, żeby swoje jakieś tam sprawy wyartykułować publicznie. Stwierdzenia, każde dobre jest stwierdzenie. Powiem tylko tak, że jeżeli do większości na przykład ludzi, radnych od naszego klubu nie ma tam przeciwwskazań, żeby pracował w tej czy w innej komisji, to na przykład czy to w jednej komisji, czy w komisji rewizyjnej, czy jeżeli chodzi o jednego radnego, którego tam nie widzą tu, gdzie indziej, no są pewne kontrowersje. No ale dobrze, ale pozwalamy sobie na to. Ale przecież przez dwie kadencje bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, Henryk Bieńkowski chciał pracować w komisji rewizyjnej. W 2006-2010. A wcześniej nie chciał? Znaczy w tej wcześniejszej, bo tej późniejszej już nie. Znaczy wie pan, bo sytuacja była prosta. Z góry mu powiedzieliście, że wszystko, wszędzie, to jest tak jak z Fordem. Każdy kolor, tylko nie czarny. Ja się z tym zgadzam. Proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że wtedy radny Bieńkowski pracował już w dwóch komisjach. Komisja rewizyjna miała być dodatkową komisją. Nie pracował w żadnej. Skandal, który rozgrywał się wokół Bieńkowskiego. Mieliście mu, nie chcieliście mu dać szefa komisji, a później nie chcieliście. Kalinowskiemu radnemu. Mówimy na. Nie zawracajmy Wiśnie. Nie, rzeczach. To już jest nie, no w każdym razie jest jedna rzecz. Najpierw trzeba ważyć, co się zrobiło, a później mówić, bo konsekwencje są. Zgoda, tylko w tamtej jeszcze kadencji, a propos jeszcze radny Dąbkowski był z wami, był w opozycji. Przepraszam, wtedy. Przepraszam. Jeszcze raz proszę. Z kim? Co to znaczy z wami? No w sensie, że z opozycją. Ale mówcie w radiu ja mam z opozycją. Ja bardzo proszę, byłeś radnym niezależnym, ale znaczy, akurat za szablę. Akurat jest jedna rzecz, być dokładny i proszę mnie akurat z radnym Dąbkowskim w żadnym nawet najmniejszym elemencie nie łączyć, bo dla mnie to jest, przepraszam, ale jest to ujma. Kropka, halo. To znaczy ja jeszcze miałem tutaj pomysł, który wcześniej chciałem zaproponować. Znaczy puściłem to gdzieś tak w media społecznościowe, powiedzmy. Natomiast nigdzie więcej, że w zasadzie to pan prezydent miał możliwość w zasadzie tutaj jakiś kompromis zaproponować. Na przykład jednemu z przedstawicieli Porozumienia dla Kołobrzegu zaproponować drugiego wiceprezydenta, a wtedy Porozumienie na przykład proponuje zastępcę Rady Miasta i właściwie mamy nagle i no może nie zgodę. Koledzy z Porozumienia chcieli dwie funkcje zastępców prezydenta. Taki był ich nieodwołalny warunek. To znaczy, ale to myślę, że żadnych negocjacji nikt na serio nie podjął, bo w końcu to wszystko można dograć. Natomiast można dogadać takie rzeczy, a no po prostu póki co, no PO się trochę uczy pokory, co nikomu na złe nie wyjdzie, bo w końcu to z korzyścią dla miasta. Ja tego nie neguję, broń Boże. Muszę uporządkować trochę rozmowy, bo te wszystkie wątki już były mówione w różnych odbiciach. Mamy sytuację przedświąteczną, ludzie w domach będą się zastanawiać, o co chodzi. I w mojej opinii jest tak, okopali się wszyscy na swoich pozycjach, to jest bardzo wygodna pozycja. Radni od Dymeckiej będą mówić, chcemy zmieniać Kołobrzeg, ale Gromek nam nie pozwala, a opozycja będzie strzelać focha, wychodzić i brać diety
I w żadnym wypadku sprawy nie posuwają się wtedy do przodu. Rozpoczyna odpowiedź na ten problem Wiktor Szostało. Jak żyć, panie premierze, w takim razie? Chyba panie prezydencie. No, tak na, tych okopanych, na tych okopanych pozycjach. No, więc, no to do niczego nie dojdzie, tak? Nie, święte no, słowo. Więc oczywiście i tutaj no, prędzej czy później ktoś musi wystąpić z propozycją kompromisu. Wiecie państwo, kompromis to jest coś takiego, co ideolodzy czy radykałowie po prostu nienawidzą. To jest w ogóle dziecię szatana dla ludzi religijnych i tak dalej, tudzież, jak mówię jeszcze raz, radykałów. Natomiast no, dobry kompromis to jest taki, gdzie właściwie wszyscy są z tego powodu nieszczęśliwi. Okay? Więc musimy się do tego przyzwyczaić, że w tej chwili inaczej nie będzie, ale jednocześnie moim zdaniem, jeżeli powiedzmy tutaj rozsądek zwycięży, możemy mieć naprawdę bardzo pozytywną, no dobrze, dobrą sytuację wyjściową, ja do rzeczywiście jeszcze, stworzenia, do zrobienia czegoś dla Kołobrzegu dla odmiany. Kiedy ona nastąpi? Bo ja liczyłem, że może jak będziemy się łamać opłatkiem, ale... Brakło opłatka. Patrzę, nie ma opłatka w urzędzie. Ryby jakieś były, ale ja myślę, że się jajkami obrzucimy na Wielkanoc. Na jajka już tak, będzie. Mandarynki były. Jajkami się tego obrzucimy. Czyli i wtedy... Wiktor, no, żeby tak skonkretyzować, na twoje doświadczenie i to, jak obserwuje społeczeństwo, kiedy nasze... koguty, że tak powiem, dojrzeją do tego, że nie należy sobie wyrywać piór. No myślę, że tak do Wielkanocy, dlatego że po prostu w tej chwili no, porozumienie troszkę rzeczywiście się jakby zachłysnęło tutaj swoją siłą, powiedzmy... Siłą działania. No działania to może nie, bo działania niewiele jest. Siłą właściwie niemocy poniekąd, prawda? Raczej bardziej... Bo rada co? Rada no, może blokować, może sugerować, ale w końcu prezydent, jak go znam, jest raczej no, zadziorny i postawi się i też, no, czyli będzie impas póki co. Święta Wielkiej Nocy. Czyli myślę, w mediach jest nadzieja, po prostu zacznie kpić z tego, z obu stron i po prostu ich dogadają się. Nic innego nie robię. Dariusz Zawadzki. Ja myślę, że w obu stronach nie ma jakichkolwiek fundamentalistów albo ortodoksów. Ja myślę, że ten kompromis jest bliżej do wypracowania niż na wszystkim tutaj się wydaje. Z tego co wiem, to już jakieś takie poważniejsze rozmowy takie między dorosłymi mężczyznami trwają i myślę, że naprawdę jeszcze w grudniu, a najdalej pod koniec stycznia będą sprawy już kompleksowo uregulowane. To bliżej może, kto prowadzi te rozmowy, bo ostatnio się bardzo denerwowałem, bo się dowiedziałem po czasie, że były jakieś spotkania, o których mieszkańcy nie wiedzieli, to też było. Ale to... Tak jest, no nie ma co się dziwić, no tak jest, że w polityce rozmawia się, no powinno się rozmawiać, tak jak w dobrym małżeństwie, jak jest jakiś problem, to się rozmawia. Dobra wiadomość. No, różne osoby, no. Tu też niestety muszę uchylić rąbka tajemnicy, jeden pan nie lubi drugiego pana, drugi pan obraził się na pierwszego pana, no to kolega tego pierwszego pana podjął dialog. Jako nie polityk może wyłuszczę wszystko. Andrzej Mielnik wie i nam zdradzi, ale... Panie były radny, nie. Najpierw prognoza, najpierw na pytanie to moje, czyli kiedy przestaną się czupurzyć? No wtedy wreszcie, kiedy ale ktoś pójdzie po rozum. No kiedy to nastąpi? Bliżej? Nie czy... wiem. Powiem szczerze, że no, wersja ciężko się... czy no ja powiem tak, że tak popołam, mniej więcej myślę, że przed to do końca grudnia, raczej myślę, że to jest po prostu fizycznie już niemożliwe, bo raczej nawet i politycy już nie myślą o polityce, tylko myślą o świętach później, o Nowym Roku, więc prawda, balu sylwestrowym, także to jest mało prawdopodobne. Mnie martwi to, że rzeczywiście sytuacja jest taka troszeczkę kuriozalna, ponieważ nieprzemyślane decyzje powodują to, że można by parę rzeczy zrobić.